Witam, Rzymuszki, z tej strony Traol, w kolejnym odcinku z Harzon 4 na modyfikacji Kiz Redux jako Republika Rosyjska. W ostatnim odcinku, no, kończyliśmy wojnę z Japonią, po czym weszliśmy do wojny z Antantą i teraz musimy ją pokonać. Tak, kolejna dosłownie nieistotna wojna, bez sensu, tylko dlatego, że przez przypadek kliknąłem. No ale czasami tak bywa. I tak jak ostatnio robiłem, bo muszę sobie przypomnieć, co teraz chcę zrobić. Chyba szedłem w samoloty, żeby jak najbardziej je rozwinąć już. I tak naprawdę czekamy jeszcze tutaj na desanciki. Nasza flota... Ona chyba dopiero co płynie. Bo już przypłynęła. Ale trochę zajmie, zanim tutaj zaczną wszystko ogarniać, więc... jak tam z konwojami? Mamy 1000 konwojów, to znaczy, że już jesteśmy na dobrej pozycji. O, i już tutaj do Kiardy sobie będziemy robić. No niestety się nam nie opłacało ostatnio czasowo, jeżeli chodzi o dokiarty. Mamy problemy z paliwem. To oznacza, że nasza marynarka... Naszą marynarkę będziemy musieli zacząć przestawiać. No i możemy ulepszać samoloty, bo to jest improved. A my chyba już wybadaliśmy wszystko, żeby mieć advanced. Tak, tylko nie mamy experience, okej. Okay. Ja sobie tylko, wiecie, no dla was to może takie, a przecież w ostatnim odcinku to mówię, no mówiłem w ostatnim odcinku, ale już nie pamiętam. No, to dawno było. Mamy Advanced Medium, co możemy wykorzystać, po pierwsze, co to jest za Medium Tank, no to jest akurat pod to. Dobra, normalny, 49, nie mamy w ogóle na nic punktów. No więc musimy dosłownie poczekać sobie, żeby wszystko nabić. No, nasz przychód jest okropny, bo nie mamy żadnych gości, którzy nam normalnie dają. No, political power nie było naszym mocną stroną. Dobra, wybadajmy jeszcze kolejne rzeczy. Tak naprawdę powinniśmy już coś robić z naszymi samolotami, żeby powysyłać je. Gdzieś mamy jakieś samoloty takie... No właśnie. Okej. Okay. Ostatnio ciągle klikałem przyciska, przecież mogę korzystać ze skrótu klawiszowego. No ale w takim razie będziemy już wysłać tutaj samoloty. Wy w sumie możecie się nawet przydać. A nie za daleko lotnisko, bo chciałem wykorzystać, żeby... desantować, żeby wysyłać wsparcie. Może AI postanowi, że nie będzie chciał tutaj być na tym lotnisku. O, i właśnie chyba Antanta zaczęła się rozpadać. Okej, my nie mamy żadnych punktów. Dobra, Panama i French National State. Okej. Chodzi o to, żeby... Panama. Dobra, na szczęście... rozdzielili mnie między sobą. Czyli nie, Panama nie jest. W takim razie spróbujmy tym razem, dobrze to zrobię, spróbujmy mark our course. I teraz tak, czy tutaj pod tym jest French Kingdom? Mnie chodzi o French National State. Nie ma French National State, więc to oddamy wam. I to wszystko z tego. Bardziej chyba chodziło o to, że... Oj, mają tu żołnierzy. Bardziej chyba chodziło o to, że jak Francja upadła, to miało już znaczenie takie, że przeszła do nich. Dlatego tak to się skończyło. W ogóle mamy na szczęście po swojej stronie królestwo. Co to jest? Zastanawiałem się, co to jest za ikonka, bo tak wygląda na niemiecką. Okej, więc kontynuujmy. Persja, na szczęście Persja dołączyła do wojny i dosłownie pcha Indię.
co dla nas jest bardzo dobre. Tutaj straciliśmy trochę konwoi w zamian za jedną łódź podwodną. Myśleliśmy, co to za... Tutaj są ich łodzie podwodne, a u nas my nie mamy żadnego task force'a, żeby tutaj się zajmował. Nie, mamy strike force, mamy to. Wiecie, to wy się zajmijcie convoy escorting i to powinno pomóc nam wtedy. Niby jesteś, to są niby nasi generałowie tutaj są, tylko że tak powiem. O, już jakaś flota ich złapała. Nasze niszczyciele. Te niszczyciele w ogóle nie wyglądają jak niszczyciele tutaj. Na nasze nieszczęście mamy tylko jedną flotę, ale jedna flota wystarczy, więc teraz wy z Strike Force'a zmieńcie się na to. Wy możecie być na tym. Jak na razie ciągle pokazuje, że mamy mało paliwa. A jakoś aż tak źle nie jest. Dobra, co to jest Tupolew i to jest Heavy Aircraft. Zaczniemy od bomb. Subdetection czy strut bombing bardziej chcemy pójść. Air defense, range. W zamian za strap bombing. Nie, myślałem, że range byłoby o wiele lepsze. I co tutaj mamy? Production, czy... bardziej pójdziemy w to. Mamy dosyć dużo, jeżeli chodzi o produkcję wszystkiego. Tego gumy trochę nam brakuje. A tak to wszystko praktycznie mamy. A więc czas się będzie niedługo desantować. Gdzie to? Southern Iberia. Lowlands Coral Sea. Nie wiem, gdzie to dokładnie jest. Okej, zdesantowaliśmy się w części. A druga część też się zdesantowała. Więc niech tylko tutaj tam dookoła przejdą. Na razie o tak zróbmy. A, jeszcze mamy bombardowanie. To znakomicie. Niestety to jest dżungla, więc... więc jak możecie kojarzyć w dżungli... Nie zbyt fajnie chodzić. Czy jest dżungla? Nie, to jest las. Więc jeszcze gorzej. Nie no, dżungla jest gorsza. Teraz trochę pozmieniali z tym nowym DLC. Teraz bardziej wyróżniają dżunglę, że dodali więcej terenów dżungli i dodali nowy rodzaj drzew. Nie wiem, czy tutaj jest on ten rodzaj, dlatego że tutaj mamy trochę customową mapę. To jest tak, to jest dżungla. Nie widzę różnicy, chyba nie zmienili drzew. Jeszcze tutaj zostało pozmieniane, ale mówię. Ja się zbytnio na tym nie patrzyłem, więc też nie wiem, co dokładnie zostało zmienione, jak. Będę musiał po prostu zobaczyć. Okej. Wypchnęli tą dywizję. I my musimy poczekać, bo musimy wysłać tak całą naszą armię. Tutaj teraz. Okej. Więc cała nasza armia udaje się na ten rozkaz. Wy tutaj weźmiemy sobie trzy dywizje. A w tej armii coś będziemy robić? Chyba jeszcze nie. Tutaj na razie niech czekają. Rozpoczął się desant na Australię. Na szczęście mamy to tutaj, że nie musimy przechodzić przez całą Australię, tylko możemy tak po kolei przechodzić dookoła. I zazwyczaj ja to robię tak, że jeszcze desanty robią i wtedy o wiele prościej jest wszystko robić. Okej, mega agresywnie. Bo jeszcze te dywizje zapewne już ściągają, więc trzeba będzie coś zacząć robić. Dobra, nie mamy już ropy, co oznacza, że musimy zacząć ściągać od innych, na przykład od Stanów Zjednoczonych, nie wiem, tak 30 fabryk ropy. Dobra, nie, na razie 20 zróbmy. Jak to będzie? Produkcja nasza. Dobra, już się polepszyła. Tak zmienna jest. Dobra, zróbmy 30 fabryk.
No już się zaczęło. Mała różnica, 150 mniej jest ok. Dobra. Niech część z tych dywizji pójdzie tu, bo musimy trochę pociągnąć w tą stronę. A część dywizji, to jak mówiłem, to spróbujemy zrobić teraz z tymi portami chyba, albo jeszcze nie. O tak chciałem. Okej, i trzy dywizje. Lepiej te najbliższe. I te dwie dywizje tutaj. Okej. Trochę Filipiny się zmieniały. Panama została skapitulowana. Bywa. Tutaj możemy exhort heroism. Tak, możemy. No, siły politycznej aż tak nie mamy, ale już niech tak się robi. Co to tam daje? Minus jeden dla tych silników. Się bałem, że jakieś badanie robimy i dlatego taka to jest po prostu cel narodowy. Tak, możemy zrobić to dla was. No, ewidentnie nasi... Coś tutaj mamy? Mamy samoloty. Dobra, wysyłamy. Ewidentnie nasi już tutaj wysyłają. Mamy sporo tutaj tych samolotów, więc się przydało zacząć wysyłać. To jest chyba nasz... nasze helikoptery. Dobra. Wysłałem wszystkie samoloty. Tak, jest to dobrze, tylko tutaj trochę teraz oni są. Jak to wygląda? No nie, no. Dobrze wyglądamy, że tak powiem. No i powoli teraz idziemy, no. Taka nasza praca. Teraz tutaj teraz powysyłajmy. Tak, typowe... to wełe przyjęcie państwa, które jest wielką wyspą. Coś tutaj... Tutaj mamy political power? Nie, tutaj mamy boosta. Mechanized. Możemy to zrobić. Medium. O, mamy dwa multilorki się nam odblokowało. Ciekawe. Teraz... radary. Nie, może teraz reaktory jądrowe. O, wreszcie jakieś dywizje widzę w większej ilości. Dobra, tutaj już się desantujemy. No, odcinek z podbijania Australii nigdy nie jest najciekawszy, ale warto go robić po prostu. Dobra, więc wy zacznijcie tutaj przyjmować lotniska. Możecie się zająć jeszcze tym. I niech tutaj gościu zacznie przyjmować kolej. I ostatnie to już mamy. Więc możemy zacząć produkować floating. Już ulubione floating. Tutaj jest coś popsutego, ale to jest już chyba wina gry. Tak, co to jest? To jest do tego. Bałtyckiej floty. Nie sądzę, żeby była na Bałtyku, ale... już tak bywa. Dobra, część niech tych dywizji pójdzie na ten rozkaz. I wy dostajecie tutaj kolejne. Tak, będą się nakładające rozkazy. Takie już nasze życie. Dobra, więc niech tutaj dywizja zacznie przyjmować. Tereny. Nie, już zapewne zaczną nam uciekać, ale... ale musimy popróbować tutaj jakoś tego gościa. Gościem się zająć. Dobra, jakieś dwie dywizje tutaj weszły. Teraz zrobiliśmy już szyfr. O, jakaś dywizja zmechanizowana. Tutaj. A ty w sumie możesz pójść dalej do miasta.
Dosłownie korzystamy z ich kolei, więc dlaczego nie korzystać z ich kolei? Tylko oni są szybsi. Uj. To może być problem, tak. Tak, to jest problem. Co to za rozkaz, który... O, ma się straciliśmy tutaj linię. Dobra, dalej. Dawajcie. A i mamy port. Tak, właśnie zdobyliśmy port. Coś ty robisz. Dobra, to robisz tak. Na zachodzie bez zmian. I co tutaj? No, zostały nam dwa cele narodowe. No, nie jest to zbyt bardzo skomplikowane. W sumie to, co możemy robić z drugą armią, która nic tutaj na razie nie robi, to weźmy jakieś miejsce, na przykład to i się zdesantujmy na Kalkutę na przykład. I ile to będzie dywizji na to? 30 dywizji, czyli pełna armia się zdesantuje na Indie. Wiadomo, że to zajmie... O, no 157 dni. No trochę zajmie, ale jak już się przygotujemy, to powinno być wszystko ok. O nie, nasza dywizja wyszła. Dobra, więc spróbujmy o tak może. O. Okej. Okay. Sami wyszli z miasta. Może być. Okej, okay, jak tam na północy? Na północy już się pozbyliśmy. Co to za decyzje? Możemy... O, nadal możemy budować, zapomniałem. Mamy te decyzje do budowy zepsute, które nam się ciągle robią. Tutaj bijemy się, albo mają połączenie lądowe, więc się biją. Ale no niestety, Indie nie są aż takie łatwe do pokonania, dlatego tak napakowałem strasznie dużo dywizji tam. Dobra, lepsza artyleria, możemy spróbować. Na razie nie potrzebuję aż tak bardzo czołgów, tylko że szkoda, że nie mam za bardzo tych walk powietrznych, bo tak to tych punktów zbytnio nie dostają. Okej, co tutaj? Kolejna rzecz, projekt Katiusza. I kolejne samoloty. Fajnie, że tak dużo multirolek mamy, jeżeli chodzi o to, bo to według mnie najlepsze dla samolotów, jeżeli chodzi o Mio, bo najwięcej samolotów ciągnie i w sumie nie, dzięki temu można łatwo zdobyć w miarę okej samoloty. Ale to jest coś takiego, że jak się wybada prawie wszystko, to później tak w sumie by się chciało mieć jeszcze kolejne Mio i tak trochę słabo jest. Okej, okay, tutaj wysłaliśmy dosłownie 4 dywizje, ale sobie w miarę okej radzą. To tak w miarę bardzo okej. Okay. Jak to nasze samoloty? Nasze samoloty... No aż tak dużego zasięgu nie mamy, żeby mieć na samą Australię, ale próbujemy. Jak to wygląda? No już pozbyliśmy się większości lotnisk wroga, więc teraz to my mamy pełną kontrolę nad tym. Dobra, już prawie jesteśmy. Teraz jesteśmy przy słynnej linii. Więc jak zdobędziemy tamto miasto i to chyba na dole, to powinniśmy mieć już kapitulację, ale jak zdobyliśmy zachód, to powinniśmy mieć się o wiele szybciej. Że wystarczy nam chyba jeszcze dosłownie to jedno miasto, już nawet tego Melbourne nie musimy zdobywać. No, ale chyba szybciej zdobędziemy Melbourne. Tak, to jakieś dywizje... Nawet nie wiem, co to jest. Madras, no to jest pod Indiami, to na południu. Okej, okay, wybory. No nie, musimy zdobyć Melbourne, ponieważ nie zdobyliśmy tego miasta. A, to już szybciej zdobędziemy. Okej, okay, i koniec. What? A, bo oni mają Nową Zelandię. Zapomniałem, że Nowa Zelandia jak jest, to wtedy no tak, szybko nie padnie. Tak. Musimy się pozbyć jeszcze ich kolejnych torów. Bo to jest
Tam trochę też jest Victory Points. Okej, możecie dostać. Jesteście prawdziwym rządem. Nie jak tamte udawane rządy, które w sumie my robimy. Dobra, powoli się tutaj zajmują. Te dywizje realnie mogą tutaj wrócić, bo nie ma znaczenia. Niestety tutaj nie ma kolei. Właśnie to jest... A nie, jest kolej. A jedynka chyba... Nie, trójko, wow. Dobra. Dobra, kapitulacja. No i co? No i mają trochę wysp. Trochę wysp mają. Więc teraz będziemy musieli robić sobie jakieś takie małe desanty. To wykorzystamy sobie w takim razie o te porty. Robimy sobie taki desancik. Cztery dywizje. No. Jakiś błąd. No i powoli będziemy robić sobie takie małe desanciki na te wyspy. Bo i może sobie poradzić, tylko będzie to trochę długo zajmowało czasu, więc lepiej już sobie ogarnąć samemu. Dwie dywizje. Wy jesteście trochę daleko. Więc tutaj. Czy jest pokazane, ile potrzebujemy tego? Nie, ale pokazuje, że my już budujemy. Mamy więcej niż potrzeba, dobra. Ogólnie powinienem coś porobić wreszcie z... Ewidentnie zmienili trochę ten wygląd. Będziemy musieli coś zrobić ze statkami, bo jak sami widzicie, ich kompletnie, ale to kompletnie nie mamy, jeżeli chodzi o to, co bym chciał realnie. Okej, do tej floty. I co jest? A, tutaj. Śmieszne by było, gdyby się okazało, że tak naprawdę będzie jakiś bypass lub coś takiego, że się zrobi przez to, że jesteśmy podczas wojny. To dopiero byłoby śmieszne. Okej, jak to wygląda z tym rozkazem? Mówiłem, że zapewne pod koniec będzie już tak, że... Renovating the once Kremlin. Tak, okej. I co teraz? No. Teraz chyba wszystko mamy? Nie, jeszcze tutaj mamy jakieś takie pojedyncze. No więc później nie będę chciał już odpalać celów narodowych, bo musimy sobie nabić punkty. Mongołowie właśnie robią sicko mode taki kompletny. Malaj Peninsula. Gdzieś tutaj się desantują. Okej. Jak na razie to my musimy tutaj ogarnąć sobie więcej. Więcej, jeżeli chodzi o te akweny wodne. No jak się ukradło flotę, no to teraz można sobie ciągnąć. Dobra, lecimy na tą wyspę. Gdzie są nasi... A, te dywizje chyba jeszcze nie dotarły na miejsce. Ale już mogą wystartować. Szkoda, że nie mamy jakiejś idei, która by nam po prostu zmniejszała, jeżeli chodzi o czas. Tak kompletnie czas przygotowania. To jest fajne rozwiązanie, nie powiem. Przy tym jak ma się ulepsza nieco flotę z celów narodowych, więc to jest fajne, żeby w modach mieć. Ale co tutaj mamy konkretnego teraz? Tutaj zawsze wybieram sobie light czy heavy? Heavy, bo to jest heavy guns. Tutaj możemy armor czy max speed. Max speed sobie zwiększymy. Desantujecie się? Chyba tak, bo kompletnie tutaj nic innego nie ma. Okej, zajmijcie się tym. Nie wiem, czy będą tutaj jakieś dywizje, ale zacznijmy tutaj przejmować terytoria.
Jesteśmy na dobrej pozycji, jeszcze mamy dodatkowy port. Więc przyjmiemy lotnisko, to w ogóle to będzie prawie po nich. No i koniec. Teraz są na tyle są powolni tutaj, że nic już nam nie zrobią. O, już przypłynęli? Wow. Chyba wykorzystali kolej. Dobra, więc przyjmujcie dalej. Terytoria. O, jeszcze zapomniałem, że... No właśnie, tutaj. Czy tutaj są Włosi, czy coś takiego? To chyba nie są Włosi. Ale nie uda nam się zdesantować na ten port. Chyba wybudujemy sobie drugi port po drugiej stronie. O, tutaj jeszcze budujemy ten wielki port na East Timor. Mamy tutaj jakieś dywizje. Mamy, spróbujcie sobie szybko zrobić o taki rozkaz. Okej. Tutaj 20 dni. Jesteśmy na dobrej pozycji. Tutaj widzę, że Kanada ma terytoria. Jeszcze mają ten Sikkim, tak, super państwo. Dobra, tutaj możemy sobie zacząć gości ogarniać. Army Logistic, ewidentnie. Potrzebujemy Army Logistic i teraz będziemy mieć... O, naturalny przypływ. Jak to dobrze, już nie musicie się martwić tym. Macie tutaj połączenie? Macie. To wiecie co, to możemy właśnie tak zrobić. Zacząć przyjmować wasz kraj tak kompletnie po kolei. Każdą prowincję. I tyle. Coś tutaj jeszcze. Chyba już się desantują. Ten statek! O, masz los. Ten statek. Dlaczego? Dlaczego te... A, bo to jest prowincja dookoła. Dobra, rozumiem już. Dlatego tak dziwnie to wszystko wygląda. Okej, tutaj się nie włączyłem. Tego... Surfer detection czy surfer visibility? Okej. O, i nasze dywizje dosłownie się zdesantowały, dlatego że port po drugiej stronie wybudowaliśmy. Jej, podoba mi się to, że udało nam się szybciej już port tam zbudować. Okej, to może artylerię sobie trochę porobimy. Tutaj możemy już zrobić, jeżeli to jest tylko prawie już rok. Czego nie posiadamy? Nie posiadamy gumy, przez co nie produkujemy już niektórych rzeczy. Mamy mnóstwo samolotów. Nasze karabiny w sumie też możemy ulepszyć. O, możemy zrobić lepszy już samolot. Okej, okej. Tak, preset. Chcemy ten. To jest multi-roll. Ulepszyć go? Nie, nie możemy, ponieważ jest wtedy za ciężki. I teraz dajemy tak. Boom. I możemy ze starych samolotów? Nie, mamy tylko jeden tej rangi. Okej. Więc tak, na pewno musimy sobie zwiększyć gumę. Aluminium. Możemy zmniejszyć sobie w takim razie, jeżeli chodzi o paliwo. Tutaj mamy jakieś samoloty? Nie, nie mamy. Tutaj możemy sobie w ogóle 2000 jakiegoś samolotu ulepszyć. Coś tutaj. Tak, tutaj możemy sobie zmienić na. Tutaj
wsparcia. A nie, nie możemy, bo znowu nie mamy punktów. Nie cierpię tego. Ale tutaj zmieńcie jeden samolot, bo nam nie jest potrzebny. No i teraz co? No i teraz w sumie jedyne co, to będziemy te karabiny zmieniać. No, oszczędzamy nieco stali na tym. Czy coś tutaj możemy zrobić? Na razie tego nie potrzebujemy. Tutaj powoli już przyjmujemy te tereny, ale... Jak zwykle... się nam nie udało tutaj. A, nie możemy nic innego zrobić, ponieważ... A, gość dosłownie został okrążony. Czy mamy jakieś wolne dywizje? Tak, wyślijcie tutaj. Chyba, że to są te dywizje, które na ten rozkaz są zrobione. Okej. Okej, już wszystkim się zajęliśmy. Dobra, i nasz rozkaz tutaj już jest zrobiony, więc zobaczmy jak to pójdzie jeszcze w tym odcinku. Zrobimy. Okej, te dwa akweny. To możemy sobie wyłączyć. Już tutaj też wyłączamy. No i co? Czas puścić rozkaz. Tak, wielka armia rosyjska właśnie będzie się dosłontowała na Kalkutę. Przydałoby się mieć jeszcze jakieś powietrze, ale... Może się nam coś tutaj uda. Gdzie jest nasza reszta floty? Okej. Więc zdesantowaliśmy się. I co? No, czas tutaj zacząć współdziałać. Okej, wybuduję jeszcze port dla pewności, wiecie, żeby mieć pewność, chociaż nie jest połączony, ale no bywa. I tutaj niech się powoli zaczną przenosić te dywizje. Mamy nieco, mamy ten port, więc to powinno nam pomóc, ale... Okej, chcę to zobaczyć. Tutaj mamy już dosyć sporo tych dywizji. Okej, więc tutaj musimy przekroczyć ten teren. Najlepiej jak najwięcej rzek przekroczyć, gdy atakujemy. Okej. O, może się nawet nam uda ich okrążyć. Okej. Okej, udało nam się tutaj wszystko ogarnąć. Dobra, więc teraz niech maksymalnie się wszystkim zajmą. No i zaczęliśmy desant na Indię. Tak. To powinno nieco wspomóc naszych sojuszników, ale powiem szczerze, żebym wysłał jeszcze jedną armię przynajmniej. Więc armio, przybywaj. Damy tobie jakiegoś generała, damy na przykład tego gościa. Mamy tam już samoloty, więc w sumie można byłoby odesłać trochę tych samolotów, co tutaj mamy. By się przydało naprawić lotnisko. Żeby się nie okazało, że to będzie tak jak ostatnio, czyli że będziemy teraz im całą kolej tutaj budować. Okej, odcięliśmy ich? Jeszcze nie. Tutaj już prawie odcinamy ich. Jak wygląda ich zaopatrzenie? Są na dobrym poziomie, więc dobrze się na razie bronili. Widzę, że chyba trochę sojuszników naszych przybyło. Okej, wszystkie tutaj pola są zajęte, wszystkie, tak, wszystkie prowincje są
zajmowane. O, dobra, właśnie wygoniliśmy gości z ich własnej stolicy. Okej, okay. Jak to wygląda? O, mają tutaj port. To nieładnie, nieładnie, nieładnie. A i przejęliśmy ich port w sumie. No. Okej, okay, czyli wschód Indii został już prawie przyjęty i ten odcinek jest ewidentnie za długi. Przed chwilą widziałem 28 minut, a teraz jest... już nie jest 28 minut. Dobra, więc na razie tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No to, cześć!